Partnerem serii jest Pukawka.pl. Mądrzy bohaterowie. Sezon drugi. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Modnych Bohaterów sezon drugi, czyli Minecraft na modach. I jest oczywiście Wojtek. Jestem. I witamy was bardzo serdecznie razem z Hubą i z Flashem. I słuchajcie, pomyśleliśmy z Wojtkiem, że dzisiaj na odcinku pójdziemy sobie w świat, dlatego że dawno nie chodzimy po naszym świecie, dawno już jakby nic nie było odkrywane, aż z racji tego, że jest, wiecie, dużo modów i w ogóle, i w ogóle. O właśnie, zaczęło się jakiś The Hunt for Blood has begun. Idziemy się przespać, chodź. Tak, pójdziemy się przespać. I słuchajcie, pójdziemy ci w lewą stronę, bo tutaj, jak widzicie, mapa jest nieodkryta. No w prawo w sumie, tu jest jakaś wieża z czarodziejami. Boże, gdzie... Dawno po tej mapie naszej nie chodziliśmy. Czekam w łóżku. No już, już, czekaj, czekaj. Ale ja się znowu pewnie urodzę tam. Wojtek, przesuń mi to łóżka na środek, co? O Boże, jaka maruda. Bo zobacz, tu już jest szkło maruda. Aha, czyli separacja, nie, ja widzę. Nie, ja mam inny pomysł. Halo? Halo. Ale tam jest sypialnium. Ale dzisiaj śpimy tu. A dlaczego jest separacja? Czemu separacja? No bo nie jest złączone. No bo ostatnio się wierdziłeś strasznie. Zresztą chili con carne jadłeś i... Nie, to ty jadł. O! Wierdzisz. Dobra, idziemy. Bierz miecz w dłoń. Mam. Ja oczywiście spadam z moją Hubą. Ha! Dobra, jesteś śmieszny. Co, ale zamykaj drzwi. No, dobra. I czekajcie, i my pójdziemy sobie... Gdzie my jesteśmy w ogóle? Jesus. Aha, tutaj jestem. No. W tą stronę, czyli... Co to jest? Wojtek, where ty poszedłeś? No, to przejdziesz. Co za muzyka tu się wydarza? Today is a good day to die. Nie, to nie jest dobry dzień, by umierać. Do mnie. No idę. Idziemy. Wiemy, że tu jest, wiecie, wiele tysięcy nowych rzeczy, których my nigdy jeszcze na oczy nie widzieliśmy, a my się staliśmy, wiecie, światami, żeby chodzić. Dlatego dzisiaj exploration, może gdzieś coś trafimy fajnego, a że mamy już, powiedzmy, sobie jakieś takie, wiecie, fajne zbroje. Ja też, Wojtek, myślałem, że wiesz co? A że może spotkamy te jakieś inne potworki, które nam ten level do walki, do tłuczenia się wbiją. Oby. Bo ja który ty masz? Ja mam... gdzie to jest? Siódmy. Ja mam ósmy. No to, o, mrówki. Znaczy nie, to są termity chyba. Dzień dobry. Dzień dobry. No ty możesz Słuchajcie, ja w ogóle mam buty z enchantem Feather Fallen i to w ogóle nie działa. Nie opadam wolniej. Jak to nie? No nie. A to w sumie dobrze, że nie opadasz wolniej. I tak obrywam, więc nie wiem po co ten... O Jezus! A co? Wojtek, tu coś jest. Tu jest jaskinium. Czekajcie, pochodynka. No, a jedzie do góry. Co my tu? Nie. Tam nie. Czemu? Bo tam są palą w tym te aha, ogniowe. To już było. Ja bym chciał, wiecie, coś zobaczyć, coś nowego. Więcej. Coś świeżego. A, no i Wojtek, nie pokazaliśmy, że zrobiłeś enchant na naszych zbrojach. Powiedziałem to przed momentem. Aha. Patrzek. No nie wiem, tak jestem słuchasz. W marazmie jestem. Gałganie jeden, no idę za tobą prawie. No nie idziesz za mną, bo jestem daleko już. No przecież dochodzę do ciebie, zobacz. No. Co to takie dźwięki dziwne? Dobra. Gdzie jesteś? No tu. A ty co ty w tej jaskini robisz tu? No bo tam były... Do księcia po... szukasz z bajki? Mhm. Ja jestem księciem z Minecrafta. O nowego, nie! Muszę nowego znaleźć. Słucham? No. Aha. No to okej. Okay. Mam to na taśmie. No. O! Tradery są! Full agent. No są. Pokaż mi. Fragment Anima Stone. Tak, to jest to samo. Aha, ma tylko jednego. Ej, to Wojtek, w sumie nas stać na to, bo mam tych monet... Czekaj, czy ja mam monety w plecaku? Nie mam tych monet, nie za... Coś buchło. Właśnie... Nie wiem co. A nie ma chest... Aha, tylko że mój drogi... My musimy mieć te monety. Te chesty... No.
Tu jest... Słuchajcie, on mówi, że... Ej, patrz na niego, on się robi w paśkę, ty. No tak, ale wiesz co... Ała! Jezu, te termity. Musimy mieć jakiś setny poziom anima i nie za bardzo wiem, co to jest to anima, więc... A czy to nie jest jakaś magia albo coś takiego? To musi być któryś z tych poziomów, które tu mamy. Dobra, chodź, nie idziemy. Wiem, który. A co to jakiś taki dwugłowy Reaper? Halo! Ale dwugłowy? Ej, ciemność! Mam monetki, o 4. W ogóle my musimy tego Wojtek live'a uskutecznić, że zbieranie właśnie monet, jakichś tam innych rzeczy. Wypadywałoby. Tak. No, słuchajcie, tak. Dobra, idę tu. Haba, 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 haba. Taki kruk. Tak, to jest takie krakanie. No dobra. A może za morze? A może za... No możemy za morze w sumie, tylko mamy łódkę. A co za problem zrobić łódkę? No to bierę i drewno. Patrz! Plaża nudystów. Ile dziewczyn, czekaj. Hey, girlfriend. Hej. Hej, jak cię mogę uwieść? Znaczy wiem, że ty jesteś kwiatka ode mnie, ale tu nie jest kwiatka. Ta ma płomienne włosy. Ej, to są te, palmy. Wojtek, tam jest coś dziwnego. Ja. Yeah. Nie wiem, czy jest to przyjazne, czy wrogie. To? Tamci mogą być przyjaźni, natomiast to, co jest tu bliżej, nie jest przyjaźni. Nie, tak. Właśnie mi chodzi o tych dwóch, znaczy na plaży, tak. Co stoją. Trzech, aha, to on no, przyjaźń, no to trzech. To jest troll trader. A, kolejny trader. No dobra. Jakiś coral stone? Co to jest coral stone? Dlaczego to jest? Pokaż mi się. Okej, zaraz sprawdzimy. Za 15... Co za to chcesz? Mhm, świetnie. Ty masz to samo i ty masz coral to samo. Coral stone! Ja nie wiem, jakiejś żadnej różnorodności, rozmaitości. Jezu, dziewczyna na tym, na drzewie. Zejdź stąd, bo się połamiesz, jak będziesz tam spadała. Coral stone, coral staff. No. Maciej. Wojtek, popłyńmy w nieznane wody. Czekaj. Oni są do... I weź, ty w okularach siedzisz w ogóle? No mam. Wiesz co? To jest, mój drogi, do magii. To tu są fajne różdżki. Słuchajcie, no my jeszcze tej magii w ogóle nie ogarnęliśmy. W ogóle. Dobra, chodź. It's a care match. No jestem na drzewku. To? Sieć. A ty zrobiłeś łódeczkę? No właśnie robię, ale nie będę mieć tyle drewna. Czekaj, jeden to. No, ja już zrobiłem takie ładne lądowanie, tak kołowałem. Albo nawet więcej zrobię, bo... Czemu ty mnie nie zauważasz? Już widzę cię. Nie widzisz mnie? Nie chcesz na mnie patrzeć? Kończ. Mam okulary niewidki. You don't wanna look at me! Czemu cię mogę palnąć? Czemu cię mogę palnąć? No. Co ci powiem? One widzą nago. O, nein, nie! Myślę, że teraz taki rozebrany. No i co? No Wojtek, I wanna say to you know. Take it. To you know, tutaj ona tam śpiewa. Dobra, dwie tylko? O, ja obawiam się, że tu nie wystarczy. Czego mam drewno? No i przez siebie. No to przez siebie. Chociaż nie, czekaj. Tam jest podobno jakiś krzyż, nie, Wojtek, tam jest statek zatopiony. Tamtą stronę, dzisiaj nie zwiedzamy morza. Musimy się przygotować na morze. Musimy zrobić sobie płotki, jak mi jakiś japierkur wyskoczy na twarz. No jest tutaj, widzę, trochę statków. Ale zobacz, tu są te stateczki takie. Ej, no weź, to chodźmy na tytanie. Wojtek, tu jakiś kraken wielki. Co to jest? Właśnie widzę, jakaś kałamarnica. Nie, to są te! Walenie. A czy one robią? Są czerwone. Nie, one są na zielono u mnie. U mnie na czerwono. Wojtek, wąż rzeczny! Wow. Sea coś tam. Sea Viper. No. To mamy chatkę. Oh, shit. Idziemy. No, pięknie. Wiem, laga. No. Wojtuś, znalazłem podwodną jaskinię i wodną wieżę dużą. Dobrze, ja też tam widzę jakąś wieżę. Ja bym do tej wodnej wieży się kierował ku. Ale nie pod wodą. Nie pod wodą, ona jest nad wodą. Możesz płynąć, ułomny człowieku. Płynę. Ja mówię do siebie. Aha. Tam chcę, o. Ale Maciek, to jest ten, to jest to z kaczkami. Nie, no, a taka duża niebieska? Jaka? Gdzie ty masz dużą niebieską?
A to nie jest wieża. Nie, bo tu jak się tłuko. Ale zaraz, tutaj jest ten spawner, którego my potrzebujemy do tego dużego miecza chyba, nie? Do Berty. No szlak by to trafił. Jezu! Wojtek! Co mi się... No wyrzucili cię. Ej, nie, ja nie chcę umierać czasem. Dobra. Gdyby... Chodź. Popłyniemy tam i tam się zrobi łódki. Wojtek, ja muszę łuk sobie w końcu zrobić, bo to jest niewyobrażalne. Ja też muszę zrobić łuk. Czy one mnie tłuką? Ale ja myślę, że najlepszy będzie z Ultimate'a, bo... No będzie. Pójdzie nam znacznie lepiej. Wojtek, tylko nie dotykaj tych kamar, błagam. Czemu? Bo nie chcę się z Krakenem mierzyć jeszcze. One mnie wypychają w ogóle stąd. Przestańcie mnie... Świetnie! Co? No bo wypchnęły mnie, no! Chodź, weźmiemy Krakena. Zwariowałeś? Chodź. Wojtek, don't touch it! No chodź, jesteśmy nad wodą, przecież on nam krzywdy tu nie zrobi. A my już tu wzywaliśmy Krakena? No gdzie? No dobra, to już ich tam nie bij, bo zaraz faktycznie przyleci i będzie problem. Ja chcę do skrzynki tylko. Ale tam nic nie ma. Jak tu nic nie ma? Aha! Co? Kraken. No, Kraken. Krakenium. Wojtek, Kraken. No mówiłem. Ej nie, czemu ja czarność widzę? No mówiłem. Ja czarność widzę! Pięknie, Maćku. Widzisz na czarno, bo cię atramentem opryskał, ty. Ha! O panie, to na mnie spojrzałeś. O pani. O pani. Oho, idzie Kraken. No. My tu chcemy. No chcemy, no mamy jakieś wyjście. Co to za blok był to? O, chyba nie chcemy. Czemu? Ja dopiero się wkopuję. No, tak. Nie polecam. No już tu jestem. Wow, halo. Proszę państwa, proszę w kolejeczkę. Jezu! Nie. Ja zaraz umrę. Czemu jestem nad wodą gdzieś? Nie, Wojtek, jestem na lądzie. Jak to na lądzie? No tak mnie te pali, tak mnie rzucali, że jestem na lądzie. Serio? Tak. A ja mam laga, dlatego że ja... Jestem to wiesz co, ja sobie tu oświetlę, zrobię sobie takie małe, przytulne, domowe zacisze. Ale ja nie wiem, czy ty będziesz mógł coś postawić, bo jest lag. Stawiam chyba. Normalnie, nie ma żadnego laga. A, to ja mam, świetnie. Dobra, patrzcie jak ładnie, no. To teraz tak, zjeść nie muszę, ale się muszę zregenerować. Ja mam w ogóle... Ty zostałeś zabity przez Water Dragona, mój drogi. Jak to zostałem zabity? Was jak jestem na serwerze. By... A teraz mnie wy... Świetne mody. Tak, jest faktycznie mały, delikatny lag, dlatego że ptak leci. Znaczy leci, ale stoi. Stoi, ale... O, no właśnie, dobry, bo... aha, czyli świetnie, czyli umarłem przez laga. No super. Wojtku, nie irritating się. Ale ja jestem bardzo przecież spokojny. To dobrze. Aha, i ciebie gdzieś na ląd wyrzuciło, ja nie wiem gdzie. No tutaj, gdzie jest ta wyspa taka była, co koło niej płynęliśmy. I tu jest ten Jezu, kim ty jesteś? O, to było tu. Wojtek, ja coś zdobyłem. No widzę właśnie. Halo, dlaczego ja nie mam dostępu? Golden sword. Ej, dlaczego ja nie mogę plecaka otworzyć będąc w wodzie? A dlaczego te pokorzone do mnie idą? Halo, Verdant! Verdant! Uspokój się! Verdant. No chodź bliżej, to ci pokażę. Pokażę ci potęgę księżyca. Hadzia! Potęgę księżyca. Nie, to powinno być tak, na potęgę posępnego czerwca. Nie, to jest tak, potęgo księżyca, działaj! Kto wie skąd to jest, to pisze w komentarzu. Ti, bo to jest moje dzieciństwo. To w sumie można by nurknąć. Wojtek, wiesz co, oprócz tego nurknięcia to my tutaj mamy pustynię zaraz koło siebie, wiesz? Wiem, właśnie widziałem, ale wiesz co... To, a spróbujmy może do tego domku się na chwilkę dostać. No właśnie pod tym domkiem, słuchaj, jest taka ta... Jest twierdza jakby taka. Ej, coś mnie leje. Coś jest, dlatego ja tam idź nie mnie... podchodzę. Nie topesz. Chodzę. No to...
A mieliśmy, Wojtku, mieliśmy dzisiaj nie zwiedzać oceanów. Tutaj choć spróbujemy wejść. No tylko, że... No dlaczego toner? Wstręt na rybę. Dlaczego to mnie wszystko chce lać? O nie, Maciek. Nie. Absolutnie nie. Ej, ja umrę zaraz. 30 poziom tam jest wymagany. Ja umrę! Nie, żyję jeszcze. Ale umrę, bo się utopię. Ała, nie trójcie mnie, zostawcie! Tam jest 30 poziom tego bicia. Gdzie ty jesteś? No, staram się... Wiesz co, tutaj mi jakieś paczorki wodne oblęgły. Idź w stronę wyspy. Idę w stronę pustyni. No kurde, wynurz się głąbie! Chodź w stronę pustyni. Ja się nie mogę... No co mnie tu... No co za wstrętne rybska! Zostaw mnie! No, tu już nic nie zrobisz. Ha, no i co? Robią mi! Jak to? Jezus, ile ja mam potworów za sobą? Nie! Zostawcie! Ty, skąd ty tu się wziąłeś? Ja też. Ty, pelikando! No, zostawcie mnie! Płyń, Andec, płyń! Proszę cię, płyń! Jezus, jakieś fale! Wojtek, tu są jakieś fale Dunaju! Jakie tylko Dunaju? Ej, ja nie mam plecaka, czaisz to? Ej, ja mam pół serduszka, cały czas! No, bo to ma być! Tu zgubiłem plecak. Świetnie, będę musiał sobie znowu zrobić. Jezu, gdzie ja jestem? No kto mnie cały czas tu leje? No czy oni są normalni? Daj, ja płynę do tego. I widzę wieżę maga. Wojtek! Wojtek! No. Tu jest jakieś wielkie coś! Umrzesz! Czego mnie popychasz? A możesz iść do... Chodź do mnie, proszę cię, chodź do mnie. Maciek, ale ja jestem... Czekaj, ja spróbuję z drugiej strony. Ja nie mogę iść wodą za bardzo, bo mnie tu tak leje, że to jest co katastrofa. Mnie ladży tu? Pójdziesz mi... I stąd powiedziałem. Dobra, jestem na powierzchni, dzień dobry. Mhm. I Wojtek, tu jest coś takiego ogromnej wielkiego, się na mnie patrzy! No właśnie widzę. Jezus, spadłem do jaskini! Naprawdę? Ale mam Federfolin, więc wiesz... O Jezus, to jest zły pomysł, żeby iść na pustynię. Dlaczego? Wiesz, ile tego badziewia tu lata? Poczekaj, bo ja się muszę wynurzyć. Co tu się dzieje? Ja jestem w rowie, mariańskim rowie. Nie toperze z nieba. Dobra. O panie. Bo tak, a gdzie jest to takie wielkie coś, co tu było i nagle tego... Nie ma. Było tu gdzieś. Tu widziałem. Już to zniknęło. Która jest godzina w tym Minecrafcie, bo ja już się zgubiłem. Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że ja widzę ciemność i coś mnie tu... Tak. O, ten mnie tłucze. Ile dobra. Masz życia? Dużo. Pela skąd tające. Te nietopery się biorą w ogóle na pustyni? Halo? Jezu, a kim ty jesteś? Dobra, Maciek, chodź na pustynię, bo tutaj jest za dużo tych wodnych. Chodź, jesteś? No, idę, staram się, przynajmniej się biegnę za tobą. O, skorpionek. Skorpionek. Dobra. Block name, block, coś tam, metadata, coś tam, Jesus. O, można go bić. Nara. Daj, ja Jezus, zaraz... Wojtek, ten wielki skorpion, Emperor! To nie jest Emperor. Emperor, przecież widzę. Emperor, skorpion, dzień dobry. Jemy? Ale musisz się kłócić. Ale nie, bo on inaczej przecież wyglądał. To jest on, lej go. Staram się. Zatruł mnie! Ała, nie, don't do this to me. Jedz! Jezu, a ty co tu robisz? Weź mi tą sikawkę swoją! Boże, nie. Nie, zostaw! On się na ciebie sfokusował. Ja muszę się najeść. No, świetnie. Chyba żart. Co się stało? Jakimś magicznym sposobem bardzo szybko umarłem. On wpadł w piasek. Jak umarłeś, jak żyjesz? No, bo się teleportowałem. Dobra! Gin! Coś się mnie czepiaj? Tu bije cały czas. A teraz ja wpadłem w piasek. Świetnie!
Jak ja mam mało? Ała. Dobra, ja muszę wszamać coś. No ja nie muszę, ale się muszę zregenerować, bo... Coś ci z niego wypadło? A bo ja wiem, co mnie kuleje? Mundust? Nie wiem. Maciek, idziemy... Maciek, idziemy jak najszybciej do tej wieży maga. Za mną, szybko. Olej wszystko, co tu jest. Idziesz za mną? No, idę. Creeper się próbował odpalić, ale mu nie wyszło. Fioletowe drzewko. Dobrze. Dobra, nie jestem bezpieczny. Cześć, mamo. Możesz tu wejść? Bo stoisz przed bramą u mnie. Nie, jestem w środku. Czyli są ladzi, ladzi. Dobra, i teraz tak, eating, szybki. Wow. No, my się musimy za tą magię zacząć, bo mamy diamenty, mamy te magic krystale. Mamy krystale, nawet nie wiem, czy mam przy sobie, czekajcie. Trzeba byłoby się tym zająć. Mam, Wojtek, 6 magic krystali przy sobie. Dobrze. Co tu się... Aha! To cię tłucze? Naprawdę. Tak, czemu on cię bije? Bo zniszczyłem mu dom. No to Wojtek! Jak śmiesz mu niszczyć jego własność? Jego schronienie? Chciałem wyrzucić sobie przedmioty, żeby się ich pozbyć i tak jakoś... Czemu ty patrzysz tam? No bo wyrzucam syfy. Słuchaj, powoli wstaje dzień. Jezus, ile tu wszystkiego huczy, wyje, nie? Mam, Emperor Scorpion Scale. Dobrze. Oberty. Chodź. Poczekaj, bo ja się tu opróżniam. O kim ty? To możemy wziąć tutaj. Czemu jego nie mogę uderzyć? Może ma ten level, wiesz... No ma ten level, którego nie mogę teoretycznie, ale on, tak. Ale on ciebie chce żreć, widzisz? Ale ja teoretycznie je biję? Jak to? Biję. Wiem, czy je... Bijesz? Tak. Ja nie biję, mam laga. Tak, zabiłem go. Wiesz co? Tak? No. A wzrosło ci poziom walki? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Wiesz co, chodź, pójdziemy z tej pustyni tutaj na tom. To nie jest sawanna, ale ala sawanna. Mhm. Dobra. U nas no, wszystko. Halo. O, tam jest kolejna wieża, możemy iść. Możemy, tylko nad nią coś wisi w powietrzu. Nie, to przed wieżą. Co tutaj takie, ta cegła i ten piasek? Ej, tu jest jakiś domek mały, widziałeś to? To jest tych Endermanów. No to trzeba tu wejść i możemy coś fajnego. Wątpię. Halo, gdzie ma... Tu macie państwo drzwi, dzień dobry. Uż. Raz. Okej. Okay. Aha, i to jest... Co tu nie ma? Ale taka, wiesz, bezpieczna przystań na zimę, tak. Tudzież na pustynną potworzycę, jak najbardziej. Pustynną potworzycę. Siema, co ty tu masz? Spellbook. Czy on coś daje? Spellbook. Ten Scroll of Identification trzeba by pokupować, bo my mamy bardzo dużo tych książek, które nie są zidentyfikowane, tylko że problem jest też z diamentami, no ale to... Niestety, nic tam na górę nie ma, dobra. Dobra, w którą my stronę? Aha, my oczywiście mieliśmy iść w jedną, a poszliśmy zupełnie drugą. Więc, mój drogi, gdzie ty jesteś? Tu idziemy, chodź, tu. Nie tu. Tam. Czemu nie tu? Bo idziemy w tam, na pół, na, czy no, na ten. No, na pół. Na zachód. Wojtek, idziemy. A tam jest wieża, my w takiej jeszcze nie byliśmy, chodź. Gdzie ty masz w tym sezonie nie byliśmy, tu, chodź. To jest ta wieża, która taka dokokrzona. No chyba nie... O... Chodź, tego jeszcze nie było w tym sezonie. To ona się też rozwalała? No chyba tak. No świetnie wpadłem. Do żury wpadłem. Do żury? Do żury. Jak mogłeś wpaść do żury? No tak po prostu, do żury. O, followek. No, followek. Aha, ja już mam 30 poziom tego w ogóle, biegania, nie? Lucky block. Aha, no świetnie. Ale no to super lucky. Lucky. It's so lucky. Ej, czekaj, bo tu będzie miał dużo diamentów, poziomów tych. O, blink. Ty, że nie wiesz, serduszka rosną, nie? Wpada. Słuchaj, wychodziliśmy, ja nie miałem właściwie poziomu, bo się zenchantowałem, już mam 50 któryś. Ale ja miałem 50, mam 40, nie wiem jakim cudem ty. 49. No, w sumie nie wiem kto.
Ale mi chodzi o takie, że te followki zbieram, wiesz, że mam więcej serduszek. Tak, tak. O. No i też bardzo dużo czapek się tutaj odblokowuje, bo one się cały czas w kółko, wiesz, robią, nie? Tak. No oczywiście mam cały ekwipunek zawalony, nie? No ja też, zaraz będziesz, to musimy się, wiesz, coś opróżnić, czy coś w ten desen, nie? Właśnie do wody mam zamiar to wszystko. Co by tu, to niepotrzebne. Kości. Aqua Pure Charge niech będzie. Obsydian, serio. Poczekaj, ja... A nie, patyki. Ja nic do opróżnienia. No dobra. Czy ty jesteś ready, aby tam... O, tu jest jeszcze ten Dings. Dziękuję. Mam prawie 22 poziom serduszek, Wojtek. Bardzo dobrze. A bieganie, które to jest bieganie? Te buty takie, no, trzecie od końca. Z taką nutką? Mhm. To mam 21. Ładnie, ale... Pewnie, że tu coś jest? No, a co, tak sobie stoi i co, no, i ja nie wiem, bo ja nie widzę tutaj, żeby cokolwiek było, bo się wkopałem i tu nic w środku nie ma. No jak? Chyba, że jest na samej górze coś. Masz surowce, żeby się wkopać? Nie mam. Jak? To tak. Chodź sobie, zrobimy utrojenie sobie drogę wieżą. Nie, no to... Przy tym obsydian się Wojtek szybko kopie naszym kifolem. No ale to szybciej sobie piasku dokopiesz, ty. Halo. No ale nie ma... Ja będę poszedł tak, to wiesz, takie schodki ładne. No to rób. Oho. Wojtek budowniczy jedzie i kwiczy. Słucham? Słucham. Jak myślisz, ile potrzebujemy piasku? Dużo. Nie wiem. Do żury. Do żury. No ile to może mieć katek w górę? 60? Nie, no na pewno nie. Wiesz co, ja się już po Minecrafcie i tych modach wszystkiego ja mogę spodziewać. 40, no może ze stack. Wiesz, raczej nie. Dobra, ja mam 50. No ja też mam 50. Mam, dobra, mam 64, mam stack. Idę do góry. Przy ścianie ładnie. Idziesz? Leż, przesuń się. A teraz mi tu twój huba zasłania, nie? Jak to? Dobra, przestał. Coś tu... O, jestem prawie na górze. Jestem. Jezu! Ty chyba się... Ej, tu jest Ender Golem. Którego właśnie zrzuciłem i spadł. Na ziemi jest. Ale tu... No to czekaj, wkop się tu. Nie tym. No i co, nic tu nie ma? No jakoś nie wydaje mi się, żeby tu coś jak było. Jak to jest możliwe? No nie wiem właśnie, bo... Ja jestem dosłownie w środku. Przecież, a czy ty się w ogóle patrzysz na mnie czasem? No ja wiem, ty jesteś obok. Tylko, że mówię, ja kopię stricte w samo dno. Znaczy w środku, w sensie, wiesz. Nie, dobra, wniosku, wychodzimy. Ale... No też mi się tak wydaje, że tu nic winduj nie ma. Winduj się tym obsydianem, żeby była wieża w nienaruszonym stanie. Kurde, chciałem cię zablokować. No i teraz... Bo one są dole, Wojtek, no to idziemy, chodź. No i teraz ty sobie spadniesz, a ja wam pomimo tego, że mam feather falling, to nie spadnę, więc ja się muszę skopać w dół, świetnie. Ciebie nie mogę bić. Eteru, kurczę. Ale mogę cię bić, czy nie mogę cię bić? Pokaż się. Mogę cię bić. O, dzień dobry. Muszę iść do aeteru. To może Wojtek na live pójdziemy też? O, na przykład. Możemy. No pokaż, chodź tu golem. Dobra. Pa, pa. Ale nie są. Gin. Nie są. Mi się chyba Wojtek już to level zbudził. Poczekaj, stój na chwilkę. Czekaj, ja się, wiesz co? Ja się przyloguję. Jakie by tu... Sphinx. Bo mam wrażenie, że mnie się zbudził level. Mówisz? Tak mi się... Nie, no ja... A teraz mi zbudził piasek? Nie! O, pyk. No dobra. Nie wiem, wydawało mi się, że na początku odcinka miałem 50, teraz mam 49,5 i to w ogóle nie rośnie, więc... No to powiem ci, że nie mam zielonego pojęcia, ale wiesz co, chodźmy już z tej pustyni, bo...
Znaczy, tak szczerze, to nam się kończy czas antenowy już. Już? No. Tak szybko? No tak szybko i musimy wracać do domku i czekać pozdrowienia i dawać na ten swały, swały... No 30 prawie już. Serio? No. Okej. Okay. O, czekaj, jest jeszcze ostatnia wieża, chodź. No to chodź. Just, sprawdźmy, co tam u niej słychać. Zajdźmy wszyscy do tej wieży, do Maciusia i... O, patrz, Pojtusia. Tu jest to takie niebieskie, tylko że tam są moby na 30 poziom. No to tak jakby trochę... To wiesz co, to ty idź do wieży, a jedę do tych mobów zobaczyć. Dobra, to jest, wiesz co, to jest to samo, co było tam wtedy, jak nas zbiły te, co ja umarłem tam. Ale Wojtek, ja je mogę lać, bo one nie są pokazane, że są skreślone. Może tam się jakieś... Nie! 12 level! A, no widzisz, mówiłem. A ja mam co, 7, no świetnie. Słuchaj, Wand of Healing można u niego kupić. Ej, nie, zostawcie mnie, ja żartowałem, ja nie chcę was ten, ja żartowałem. No wiesz co, czekaj, ja sobie tu zrobię waypointa, Wizard. O, w razie czego. Ale ty wlazłeś tam do tamtego niebieskiego? Nie, już te na początku mnie zaatakowały na 12 poziomie, w sensie ja je pierwszy, żeby była jasność, ale potem one mnie. O, arbuzy. I sobie, o, nóżki no pomoczę. Nie, no siedzą tu pasztety, no. Na 30. No to nie, to sobie wiecie co, to my musimy, Wojtek, no jakby zrobić sobie takiego, jakoś, nie, taki odcinek tylko i wyłącznie z walki z tymi gałganami. No będzie trzeba, ale powiem ci szczerze, że ta walka to mi tak jakby rośnie chciała, nie mogła, bo... No miałam 7. No ja mam 8, ale dzisiaj tyle, ile tu pobiliśmy i... Nic tak na dobrą sprawę, no to ja nie wiem, gdzie tutaj trzeba, co trzeba znaleźć, żeby wiesz, to wyekspić. O Jezu, idą za nami. Za tobą, halo. Za nami. Dobra, tepamy się do domku, bo tak. Mhm. Domek, pyk. Home, sweet home. Tak, i do piwnicy, do piwni, Wojtek. Piwni. I ładnie czytasz, a ja ładnie pozdrawiam. Jezu, znowu nie mam miejsca. Nie wiem, czy ta skrzynka jest chociaż. O. Po co tutaj tyle kilofów jest w ogóle? Tu jest zrobiony tam jest porządek. Jeden wielki syf. No to kiedy to zrobimy? Halo. Pierwsza osoba, Iga Olszewska. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Druga osóbka to Kinga G, super odcinek. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Trzecia osoba to Preksorex. Modni na początek tygodnia. Serduszka, serduszka, serduszka. Jej, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Czwarta osoba to Milenka, YouTube Milka. Maciek, pamiętasz mnie z Twitcha? Mój nick rozbawiona. Tak, pamiętam. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Piąta osoba, Kapi89. Niech live z modnych będą z kamerami. No zobaczymy. Będą, oczywiście, że z kamerami będzie live. No halo. Malwina Gaciarz. No kiedy, Madzia? Jak będzie, to będzie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Szósta, siódma teraz osoba. Modni najlepsi na poprawę humoru po szkole. Szymon Barański, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ósma, Merka Kwaśna. Łapka w górę w ciemno. Pozdrawiamy. No, kolejna osoba to... Dziesiąta czy dziewiąta? Dziewiąta teraz, tylko że strona ma problem. Jak to strona ma problem? Halo? Mhm. Wojtek, nie rób mi tego. Ładuje mi komentarz, że nie chce załadować. O, czekaj, chyba się odwiesiła. Weronika Undead Space. Tytuł aż prosi o obejrzenie modnych. Pozdrawiamy serdecznie. Dziesiąta osoba, Angela. No czekaj! Co? No już, no mów, no. Tak, kocham modnych. Angela, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Krakanie Ewangelia i uwaga, serducha na czat. Jej, i uwaga. 11 osoba, która trafi na sianę glorii, sławy i chwały, to... To. Ty! Oskar Knieja. I teraz mogę przeczytać to, co zostało tutaj napisane. Tylko najpierw zobaczę, czy dobrze napisałeś. Ty! Oskar Knieja, bardzo dobrze. I teraz czytam dobrze. Komentarz. Czytaj. Z Andeca, oszalałem. O, buziaki. I słuchajcie. W tym odcinku to będzie na tyle dzisiaj. Zapraszam was bardzo serdecznie do Wojtka na odcinek na Undergrounda, bo się działo. No i co? Ja się z wami żegnam, buziakuję, ściskam lowki, kiski i besoski. Lowki, kiski. Także co? Lowki, kiski i besoski. Był sam oczywiście Wojtek. Byłem. Byłem też ja. No i słyszymy się w innych seriach, w innych Minecraftach i na live'ach. Także trzymajcie i na Instagramie. Także trzymajcie się, cześć i pa, pa! A.